wracaliśmy i taki przypadek był, że tegoż dnia, co zabił to Piłatunę, jechał razem ze mną. Siostra mówi, to ty byś się, Basiu, bała, jesteśmy we trzy. Mam ja parasolkę. Mówi, mamy się czym bronić, niechby tu spróbował podejść. Tego dnia zabił to Piłatownę. I później syn przyszedł i mówi, mam, poszukuję Krysi. A ona poszła po krowę, zostawiła dzieciaczka, chłopaczka w wózku i u swoich, no, po prostu rodziny. I poszła po tę krowę, a on upatrzył ten moment, jak ona poszła. No i łańcuch, i krowa wlokła za sobą, tam w tym łańcuchu kołek ten żelazny. Wtedy zabił ją i wraz jeszcze przyszedł tu na koniec, też do rodziny, do brata takiego ciotecznego mego na samym końcu. Chciał sobie ręce umyć i nie dał mu wody, bo miał całe ręce w krwi. Powiedział, że się z chłopakami bił czy coś. Dowiedzieliśmy się o powrocie tego pana jakieś półtora miesiąca wcześniej. Zawiadomiła nas policja. Poinformowała nas, że wraca, że ma dozór policyjny i że będzie pilnowany. To jest nasza petycja. I zwracamy się w tej petycji do szanownego pana Zbigniewa Ziobro, naszego ministra sprawiedliwości, o pomoc i jeszcze raz, aby zweryfikował dokumentację tego pana i aby postanowił, żeby ten pan nie mieszkał w naszej miejscowości. To jest dla nas nie do przyjęcia, żebyśmy mieszkali razem, żeby oprawca i jego ofiara mieszkali razem w jednej miejscowości. Czy też w jednym miejscu. My się będziemy spotykać, bo jeśli ten pan zacznie sobie spacerować, my sobie tego nie wyobrażamy w ogóle, jak on sobie zacznie spacerować tutaj po naszej wiosce. Dzieci do szkoły boją się prowadzić. Ja siedzę jak pies na smyczy uwiązany. No też samochodu nie mamy. Po leki trzeba jechać, na wyniki trzeba. Choruję. No przecież ludzie, kochany, człowiek drży, żeby się gdzieś nie spotkać. Bo ja nawet powiem szczerze, że teraz przez te 25 lat to ja go nie poznała w życiu. Jak my w ogóle mamy zareagować na to, że ten człowiek jest wśród nas, zrobił nam ogrom, wielki krzywd. No i tym ludziom, te rodziny tutaj są, te rodziny tutaj żyją. Może za bardzo, może za bardzo żeśmy się przerazili, ale nie chcemy dopuścić do czegoś takiego, żeby ten pan po prostu, no nie daj Boże, popełnił jakieś przestępstwo, jakąś zbrodnię. No nie daj Boże, kto będzie wtedy odpowiadał za to?